mi się nie chciało czegoś, to wiedziałem, że to nie jest to. Nie chciałem, żeby ktoś mnie opiniował, nie znając sytuacji. Tylko usłysząc, tak był na dopingu, co byś mu doradził. Wynajęliśmy kiedyś Porsche z kumplami na 2 dni, tak dla jaj, ale bez sensu to było. I pierwsza klasa na 5 godzin, to też było chyba ze 100 tysięcy za 5 godzin lotu na 3 osoby. I patrz teraz, to było... I patrz teraz, to jest przed startem. Ja oglądam jaja Roberta. Ale rozumiesz to? Karasia. Dzień dobry, moi drodzy, Kuba Midel, szczerze przy Rentierze. Kolejne spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Dzisiaj postać, która wzbudza zachwyt w oczach sportowców i kibiców, ale również ostatnio bardzo dużo kontrowersji. Jak jest naprawdę i dlaczego człowiek robi nieludzkie rzeczy, o tym porozmawiamy sobie z Robertem Karasiem. Robercie, witam Ciebie raz jeszcze. Cześć, jeżeli witam jeżeli ja Cię mogę ocenić, Ty jesteś człowiek petarda. Powiedz, miło mi. Co jadłeś na śniadanie? Co jadłem dzisiaj na śniadanie? 2 croissanty kakaowe w McDonaldzie i caramel latte macchiato. Wchodzisz tutaj tak nabuzowany, że nawet się baliśmy o Twoje serce, o Twoje zdrowie. Czy to jest normalne, że masz taką energię? Bardzo dużą. Nie do końca mogę być sobą przed kamerą, mam wrażenie, czasem, bo osoby, które mnie wspierają, różnie na to patrzą, dlatego muszę być bardziej stanowany. Jest to Tobie głośno, natomiast dzisiaj chciałbym pogadać o tej głośności, a potem wrócić do meritum sprawy i jak, Robert, sobie naprawdę w tej głowie ułożyć świat, żeby nam się chciał. Mnie to zastanawia teraz a propos 10-krotnego dystansu Ironmana. Wypisałem sobie 35 km pływania, czy 38. To jest jak stąd do Piotrkowa. Tak jakbyśmy tutaj kąpielówki założyli, popłynęli do Piotrkowa. W Piotrkowie wsiedli na rower, pojechali do Neapolu, czy przed Neapol 1800 km, rzucili ten rower w pizdu i pobiegli stary na Sycylię 420 km. I mam do Ciebie 2 pytania. Jak Ty to zrobiłeś i po co? To są dwa pytania. Pierwsze mi zadałeś. Co zrobić, żeby się chciało? Tak. Ale jak i po co? Potem wróćmy do motywacji. Okej. Okay. Powiedz technicznie. Jak to zrobiłem? Tak. Wiadomo, że to jest sport wytrzymałościowy, więc tu nie ma miejsca na jakby wolno od treningu. Tu trzeba naprawdę ciężko trenować. Wielokrotnie to porównywałem do sportu walki, który mi się interesuje, że faktycznie tam może być fart, że kogoś znokautujesz, bo masz szczęście, że ktoś coś się zagapi i tak dalej. Tutaj nie ukończysz takiego wyścigu, jak nie będziesz po prostu trenował. Więc ta systematyka czy systematyczność, nie wiem jak się poprawnie mówi, w tym treningu musi być. A drugie pytanie? Robercie, no powiedz mi, trenujemy bieganie. Ja, dla mnie problemem dla sprawnego człowieka przebiegnięcie 10 km. To jest problem. Dla kola 20 to już naprawdę jest płacz. Jak trenować do 1800 km po przepłynięciu 40 km? Wiesz co, to tak naprawdę się nic nie zmienia. Ja na tym, bym trenował do Ironmana, bym trenował podobnie. Może ciut mniej godzin, byłaby większa intensywność i byłbym zmęczony. Natomiast ja nie trenuję więcej niż 6 godzin dziennie. Zdarzały mi się zakładki 8-godzinne. Ale jak jesteś, to jakby buduje cię całe życie. Jeżeli wiele lat trenujesz, to jesteś na to gotowy. Przede wszystkim na to trzeba być gotowy mentalnie. Bo jest mnóstwo kryzysów po drodze, mnóstwo wojen, które musisz w głowie stoczyć. I żeby je przezwyciężyć, to trzeba nabrać doświadczenia i trzeba mieć jakby dużo takich mniejszych problemów w życiu, żeby poradzić sobie z większymi, może tak to ujmę. Ale to nie jest trudne. No ale jesteś wyczynowcem. 6-8 godzin sportu, nie jesteś wyczynowcem? Wyczynowiec dla mnie jakby jest nieskazitelny, przykłada wagę do regeneracji, do diety. No nie wiem, wyczynowy sportowiec, triatlonista nie poszedł do walczyć się w Afrykach, bo ryzykowałby kontuzją przykładowo. Nie byłby piwa tak jak ja. Ja jestem gościem, który kocha sport i marzyłem o tym, żeby ten sport stał się moją pracą, żeby tą pasję przerodzić w pracę, bo wiedziałem, że jeżeli miał miłość do pracy, to osiągnę w niej sukces i tak się stało, więc jakby nie wiem, kurwa, jestem gościem, który znalazł sobie taką pracę. Pokochałem sport, jakbym kochał matematykę, to bym był jakimś kurwa Pitagorasem. No dobrze, ale powiedz, to jest kochanie, wiesz, do 10-krotnej potęgi. No nie jest to, wiesz, sport, to jest siatkarz, który gra w drugiej lidze i ma trening co drugi dzień i mecz raz na 2 tygodnie. Przynajmniej tak możemy to spłycić. U Ciebie jest to, no jeżeli nie wyczyn, czy jesteś wojownikiem? Czy lubisz z tym życiem się po prostu bić? Dla mnie to nie jest tak. Wojownik musi, powinien potrafić walczyć. Znaczy nawet musi, bym powiedział tutaj, choć nienawidzę tego słowa i go nigdzie nie używam. Ale żeby być wojownikiem, trzeba potrafić walczyć. Ale jakby dla mnie życie to nie jest walka. Ja się z nim zaprzyjaźniłem i bardziej idę przez nie i z nim w parze, jako przyjaciel, bo inaczej by to nie wyszło. Dla mnie
Wojownik nie musi się z czymś bić. To jest zły termin albo zła definicja wojownika, według mnie. Wiesz co, miło się tego słucha. To jest szczerze prezentierze, tak jak ci mówiłem, takie trudne studio, gdzie staram się rozgryźć zawodnika. Mhm. Domyślam się, że naprawdę po 2000 przejechanych kilometrów, jak masz wizję biegnięcia 10 maratonów po drodze, no to nie jest aż tak przyjemnie. Musi tam włączyć się pierwiastek jakiejś walki z ambicją, z celem, ze słabościami, z głodem. Kurczę. Dwa razy robiłem taki dystans na rowerze w Szwajcarii i nie ukończyłem biegu, bo byłem po 2 tygodnie po operacji urologicznej, więc jakby nie byłem w stanie tego zrobić. Wczoraj pokazywałem gościowi na podcaście, bo zarzucali mi, że ja za mocne tempo wrzuciłem i tak dalej, że jechałem dużo na stojąco, dlatego nie wytrzymałem, a ja mu pokazałem, no to zobacz, z czym musiałem się zmagać. A drugi raz było łatwiej, natomiast ostatnie 50 km było trudne, bo złamałem przeciążenie albo piszczel. Natomiast gdyby nie te dwie kontuzje, to nie byłoby mi ciężko, bo ja byłem na to przygotowany i mentalnie, i fizycznie. Natomiast mikrorazy się zdarzają. Czyli masz taką konstrukcję. Nie jest to dla ciebie walka? Nie. Jest to robota. To było przyjemne bardzo. Ja kocham ten czas. I patrz, co ja miałem. 2 tygodnie przed, w Alicante, to było w 21 lipca, to są moje jaja, kurwa, wielkie jak... I 2 tygodnie później mam start. I pomyśl, że po tym masz jechać na siodełku 1800 km. Dlatego nie siedziałem na siodle. Ale ludzie mi zarzucali taki zjeb jeden, że ja za mocne tempo wrzuciłem, dlatego nie dobiegłem. A mi to po prostu spłynęło. Jak zacząłem biec, to zaczęło być tak wielkie, że... Tobie ból sprawia... I patrz teraz, to było... I patrz teraz, to jest przed startem. Ja oglądam jaja Roberta. Ale rozumiesz to? Karasia. Nie, chodziło mi, pokazuję ci tego, żebyś się zobrazował. I tu było mi ciężko potem pobiec. Mógł być ból. I nie da się usiąść na szodę. No to powiedz, czy ty masz przesunięty ten próg bólu? Nie, bardziej mam coś takiego, że jeżeli to jest mój sport, jeżeli dużo osób jest w to zaangażowane, nie ja sam, łatwiej by mi było z tego zrezygnować, gdybym sam był w tym wszystkim. Natomiast jeżeli jest mnóstwo sponsorów, kibiców, którzy czekają na to, nagle coś takiego się wypierdala, to pomimo tego chcę ukończyć, spróbować przynajmniej taki wyścig z tym, co mam, jakby, bo za dużo osób w tym uczestniczy i nie chcę zabić. Jakbym był sam, tak dla siebie tylko, to nie mam problemu. Czy to robisz to dla teamu? Nie, dla kibiców? Robię to też dla siebie, robię to dla rodziny, robię to dla przyjaciół, bo rzadko jest tak, że możliwość spotkania się ze swoimi przyjaciółmi w tym wieku, a ja, mój team to raczej głównie przyjaciele, których znam wiele lat. I rzadko jest tak, możliwość spotkania się razem, więc ja to też traktuję jako przygodę. Jasne. Ja życie jakby kolekcjonuję, momenty w życiu tak traktuję, to żeby mieć piękne to życie gdzieś na łożu śmierci, żeby to kurwa przypomnieć, jak będę w stanie, bo może tak jest taka możliwość, nie wiem. I jakby kolekcjonuję to, bo nie chciałbym, no nie wiem, zrezygnować z tego, a nie robiąc tego, wiem, że ciężko było kiedyś się z kimś spotkać, kto gdzieś tam mieszka w innym mieście, każdy ma swoje życie i według mnie też dzięki temu trochę to spinam, dzięki takim wyścigom, no po prostu to lubię. Czyli ta pasja staje się pracą i odwrotnie. Praca pasją. Pasja i pracą, pasja pracą, plus podtrzymywanie kontaktów, na których ci zależy. A powiedz, co będzie jak, już nie mówię o kontuzji, no ale teraz masz 35-6 lat. Mhm. Czy będziesz się ścigał jeszcze, nie wiem, przez 10-15 lat? Na pewno. Nie odpuścisz. Myślałem 3 lata temu, że nie i nawet rozmawiałem ze swoim przyjacielem, który mnie wspierał i nawet był moim sponsorem. Na początku moim sponsorem, potem przerodziło się to w przyjaźń i mówił: Robert, czemu ty to robisz? Nie? I tak się zastanawiałem wtedy, czy jakbym miał 100 milionów na koncie, czy dalej bym to robił. To przede wszystkim wziąłem pod uwagę to, że faktycznie ja przez wiele lat nic z tego nie miałem i to robiłem i dokładałem do tego i nawet rower miałem na kredyt. A i tak to robiłem, a później, czy po sukcesie, zadałem sobie pytanie, gdyby mi teraz spadło 100 milionów, czy dałem to robił, to powiedziałem mu, chyba nie. Ale jak zacząłem bardzo dużo zarabiać i wiedziałem, że już nie muszę to robić, to i tak bym nie potrafił z tego zrezygnować. Powiem to, że mam teraz, nie wiem, freak fight, że tam tutaj wyrzucasz pieniądze, a tutaj mnóstwo zarabiasz, mógłbym z tego zrezygnować, to i tak nie chcę, wolę te pieniądze wrzucić tam i to już nie jest inwestycją, bo ja mógłbym inaczej swoje życie prowadzić, bo jakby już jestem osobą rozpoznawalną i mam wiele możliwości, to i tak nie chciałbym z tego zrezygnować. Czyli triatlon, to jest twój sposób na życie. Ultra. Ogólnie sport, nie? Ogólnie sport, ale kocham triatlon, więc jakby to miało o to nie. Robert, będą na pewno o to pytania, bo były przed spotkaniem z tobą i chciałbym jak gdyby to nie wiem, zdementować, przejść i iść dalej, bo interesują mnie inne rzeczy. No ogromna kontrowersja wokół tego dopingu.
mówisz, że mogę zadawać otwarte pytanie, no to zadaję, kurczę, po co jak gdyby, jak do tego doszło, po co technicznie, czy jest sens jak gdyby, czy to jest kruszenie kopii, czy ludzie, czy te zarzuty są podstawne, czy bezpodstawne, ludzie jakby się tylko do tego odniósł, bardziej chyba już publicystycznie, PR-owo, plotkowo i idźmy dalej. Przede wszystkim nie dlatego, żeby poprawić wynik, nawet nie dlatego, żeby poprawić wynik w sportach walki. Zrobiłem to dla przyjaciela, który widział moje kolejne złamanie na macie i powiedział, idź do mojego kumpla, on mnie suplementuje, on doprowadzi twoje ciało, żebyś się tak nie łamał. To był główny powód. I nie dlatego, że ja nie chciałem się łamać, bo ja nawet się biłem i sparowałem na kolanach, kurwa, z złamaną stopą. I ja i tak wiedziałem, że do walki dojdzie, bo będę nawet umiał przygrać, wiesz, wejść tam z zaciśniętymi zębami. Tylko dlatego, że on mnie o to poprosił. No ale wiedziałeś, że będą zawody. Oczywiście. I powiedziałem osobie, do której się udałem, powiedziałem, że ja jestem też triatlonistą, że ja mam test antydopingowy, bo w sportach walki nie ma. Znaczy przynajmniej w tych federacjach. W wielu federacjach, w 90% federacji na ziemi nie ma tych testów i tam jest inna suplementacja. Natomiast ja mu powiedziałem, że ja jestem triatlonistą. Mówił, Robert, nie ma problemu, to 3 dni nie ma tego w twoim organizmie. A ja mówię, ale czy to mi nie pomoże do mojego startu w maju, bo jak w 1% nawet na jakimś treningu mi później pomoże, to ja tego nie chcę, żebym w lustrze nie widział śmiecia. A on powiedział, Robert, nie, to jest tylko doraźne i tak dalej. Dlatego pomylił się, nie mam do niego pretensji, bo finalnie to była moja decyzja, bo jakby on nigdy nie pracował z triatlonistą, który spala tkankę tłuszczową tak, że potem to z tłuszczu wychodzą metabolity tego, tylko pewnie miał wiedzę z tego, że nie wiem, kurwa, ktoś tam nasika do kubka po jakimś czasie i nie będzie tego miał. I ja też bym tego nie miał, gdybym teraz tu się dzisiaj odlał. Natomiast gdybym pojechał 40 godzin na rowerze, już bym to miał, bo metabolit bym wyrzucił z tłuszczu. Dowiedziałem się tego później. On też popełnił błąd. Ja uwierzyłem, zaufałem. Ale robisz to całe życie. Dowozisz zawody, wychodzi w badaniu, że jest test pozytywny, coś było. Jak ty sam przed sobą do tego podchodzisz? Jechałem wtedy autem, wracałem ze spotkania klubowego takiego. I kurwa, musiałem szybko zjechać na bok, bo czułem, że się duszę. Takie dziwna panika, nigdy czegoś takiego nie czułem. Niedowierzanie, bo akurat czytałem, przyjaciel mi napisał, który ze mną pracował, mówi, Robert, dostałeś maila, że jesteś na dopingu. Ja kurwa. I zjechałem i normalnie zawał. Po 10-krotnym Ironman. Tak, to było 30 maja, było badanie, w lipcu była ta wiadomość. No i zadzwoniłem i zrazu widziałem te suplementy i jedno z tych suplementów, jakby wiedziałem, że nie przepisał mi ten pan, tylko jest jakaś taka, bo to było inaczej napisane, to nie było napisane Masteron, tylko inna nazwa, bo to było po angielsku i to było jakieś tam inaczej. Więc ja zadzwoniłem do osoby, która właśnie, u której wtedy byłem w tym klubie i on mówi, no Robert, to jest to. Ja mówię, no to wyszło mi to teraz na dopingu. On mówi, niemożliwe, że może podkręcili maszyny to i to i tak dalej. A druga, wiedziałem co to jest, to była inna sytuacja, tydzień było do walki, to było Meldonium. I kumpel mówi mi, Robert, teraz jest fight week, tam chłopaki idą na kroplówkę, to weź ty se zrób. A ja mówię, na chuj mi ta kroplówka, nie? Że ja nigdy nie robiłem kroplówek. A mówi, będziesz się lepiej czuł. No chuj. I to sama sytuacja, co tam. Kumpel ale luźno, zaufanie. I on mi wpierdolił Meldonium i jakby dowiedziałem się to, jak to już popłynęło. Ale mówię mu, ale to Meldonium to jest zakazane w Seattle. Ja mówi, no wiem, ale to już 2 tygodnie. No i tak to wszystko był kurwa przypadek. Nie, to wyszło raz w Brazylii. Bo ludzie łączą jedną osobę powiedz z tym. Tylko jestem. Jedną rzecz. Tłum, brzydko mówiąc, wydał wyrok. No, zawsze gość robi rzeczy no, dla sportowca. Ja jestem sportowcem, który robi 20 pompek i sobie sam medal rano daje, że to jest bardzo dużo. Ty biegniesz na piechotę do Neapolu, robisz to 10 lat, ryzykujesz, nie wiem, życie, zdrowie, wkładasz to pieniądze, uczyniłeś z tego to swój zawód, zawód dla innych ludzi, bo dajesz ludziom pracę, dajesz wielu ludziom nadzieję i nagle wiele osób, które nigdy w życiu nie uprawiało sportu, zawodniczo, w ogóle nie, nawet amatorsko, wydaje wyrok, że to jest oszust. Jak ty się już czujesz nie z tym, co sam przeżywasz, bo ktoś cię wprowadził w błąd, na minę i tak dalej, ale jak ty się dzisiaj czujesz, że wiele osób się do ciebie odwraca plecami po 10 latach kibicowania tobie? Jak to świadczenie o tobie, ale o kibicu? Wiesz co, przede wszystkim, jak coś takiego widzisz, to nie wiesz, jak reagować, bo ty znasz prawdę, wiesz, jak było, jesteś w chuj szczerym, a z niektórymi decyzjami trzeba się wstrzymać, bo tak, zaszkodzisz tutaj jednemu, tego nie możesz powiedzieć, bo ten cię o to prosił, a jestem w chuj lojalny, jeżeli ktoś mnie o coś prosi, żebym nie mówił, to nie mogę. I jakby nie wiesz, którą drogą pójść, więc no też jakby nie będę mówił nazw firm, natomiast
prosił mnie jeden ze sponsorów, żeby to było PR-owo dobrze załatwione, więc ja nawet od razu mówię, okej, jak chcesz, to nie będę sobą, bo ja mu odpalił kurwa kamerę i powiedział, jak było, nie? Natomiast dostajesz coś takiego i idzie jakieś tam jedno oświadczenie, drugie. Ja nawet kurwa tego tak do końca nie czytałem, bo to jest tak samo jak tam. Jak komuś ufam, nie znam się na tej dziedzinie, mówię jak jest, jak z tymi suplementami, mam zawody i tak dalej, przez czyjś błąd dostajesz na pizdę, ja to przyjmuję na klatę. Jest mi przykro, że byłem zbyt ufny. Tak samo tutaj, z oświadczeniami. Biorę to na klatę, ktoś to robi PR-owo, bo się na tym zna. Ja mu ufam, więc ja nawet tego nie sprawdzam. I to jest najgorsze, że jak to tak ci jadą, to byś chciał być sobą, a dzwonisz do PR-owca, mówi, nie Robert, kurwa, bo nie możemy tak zrobić, to trzeba zrobić tak i tak. No i ja najbardziej w tej sytuacji wkurwiało mnie, że nie mogę być na 100% sobą, bo obiecałem komuś, nie chciałem kogoś zawieść, machnąłem ręką, więc jakby przyjmowałem to, że ktoś mnie ciśnie, ale wczoraj mi się trochę przelało, bo jak zacząłem, że jedna osoba coś na mnie kurwa nagrywa, ten coś gada, kłamie, mówię, nie no, już kurwa pierdolę. Tylko czemu ludzie nie znają prawdy, nie znają sytuacji, a oceniają, nie mam pojęcia. Ocenę oceniających, co nie wiedzą, jak oceniać. Znaczy to po pierwsze, ale z jednej strony ich rozumiem, bo jeżeli jest brak reakcji z mojej strony na tą ocenę, to oni w nią wierzą, według mnie, bo mówią, dobra, on się do tego nie odniósł, czyli kłamał, jebany, oni mają rację. Natomiast jak już masz dwa, jak ja bym usiadł na debacie, kurwa, z największymi hejterkami, jakimiś wrogami, coś, nie mieliby, kurwa, argumentu. Zniszczyłbym ich psychicznie, ale oni to dobrze wiedzą, nie? Bo ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja nigdy, kurwa, naprawdę, ja nie pamiętam, kiedy coś skłamałem, nie? Ja zrobiłem wiele rzeczy złego. Czy przyznałeś do tego, że wyszło? To ja się przyznałem. Media podchwyciły. Tak, bo i nie musiałem tego robić. Ja dzisiaj nie musiałbym o tym wiedzieć. Co dalej? Bo było wiele gównoburz. Mhm. Ja rozumiem, że no, był taki kolarz słynny, który jechał tylko na tym. Natomiast u ciebie to był błąd przy pracy. O Armstrongu tak. Już. Tak, tylko że u Lensa było coś takiego, że on oszukiwał w tym sporcie. To nie jest tak, że mi to przypisują do triatlonu. Nie powiedzieli, kurwa, ale on tego nie brał tutaj. On nikogo tu nie oszukał. Nawet na jednym treningu. Ja nawet wariograf dlatego zrobiłem. Że to było pod sporty walki. Ja wiem, ale że tam było się... Ci to potrzebne, powiedz? Takiemu człowiekowi nie było z taką mi to psychą? Potrzebne. No a to nie chodzi o to. Mówiłem, dlaczego to zrobiłem. Dla kumpla. Gdyby go wtedy nie było, nie zobaczyłby obrotówki, jak łamie sobie stopę, to on by tego nie wypowiedział i to by nigdy tego nie było. Ja nigdy nie chciałem brać kurwa no to sterydów. Może ci te freakfighty zaszkodziły w takim razie w karierze. No. Znaczy inaczej. No był bo... sens? Jest tak, sens? Tak, bo ja chciałem się bić. Ja po prostu popełniłem błąd jakby idąc tam i powiedziałem, że nigdy tego błędu nie popełnię, bo wiele błędów popełniałem, kurwa. Czy, nie wiem, skłamałem kiedyś, czy zdradziłem, czy kurwa kogoś pobiłem. Ja wszystko przerobiłem w tym życiu. Czy kurwa, nie wiem, wziąłem kurwa koks i ja następnego dnia mówię, kurwa, nie chcę tego więcej, źle się czuję, mam moralniaka, więc jestem tylko człowiekiem, nie ma kurwa spisu treści, nie ma jakby, nie wiem, pokazany jak iść przez to życie. Trzeba się nauczyć. Albo wyciągasz wnioski z tych kurwa lekcji, albo nie. Ja od razu z niej wyciągałem. Ja nigdy więcej bym na dopingu nie był. A jaką lekcję dałbyś nam, kibicom, którzy dostają jakiś komunikat medialny, który ja też dostałem już po naszym omówieniu. Ja nie wiedziałem, że ta gównoburza jest aż tak duża. Przede wszystkim, jako ja mam sobie lekcję, żeby nie opiniować, nie znając drugiej strony. Bo jak ja widzę nagłówki o sobie, to kurwa bym nienawidził siebie. Jak widzę nagłówki o kimś innym, kiedyś wierzyłem w to, że tak może być, nie wysłuchując drugiej strony, bo ja wierzyłem, że media mówią prawdę. Ale teraz widzę, że, znaczy nie można mówić media, osoby, które stoją za tym są zwykłymi kurwami, ja to teraz wiem. Słuchajcie, ja wam powiem, bo ty masz przypadek na skalę pewnie globalną, natomiast no, o mnie teraz było wiele artykułów, że Flipper rujnuje rynek nieruchomości. Wiesz, to jest też oszczerstwo, bo... Dlaczego rujnuję i nigdy nie byłem fliperem, nigdy nie flipowałem i nie uważam, że to jest w ogóle złe, kupowanie taniej, sprzedawanie drożej, na tym polega biznes. Mhm. Natomiast wiesz, dziennikarz coś pisze, świadomie, bardziej lub nie i ileś set tysięcy ludzi czy dziesiąt tysięcy wprowadzanych jest w błąd i pastwi się, że to jest moja wina, że mieszkania są droższe. Ja nie mam to w dupie, no nic do tego nie mam, nawet fajnie, że są droższe, tylko u ciebie jest to skala razy 100. A co powiesz o dopingu samym w sobie jeszcze, żebyś tak troszeczkę doradził młodym ludziom, którzy chcą w triatlon iść czy w jakiś sport, walki czy nie walki? Zastanawiałem się nad tym. No właśnie. I teraz tak, z jednej strony trzeba promować to, że nie powinno być tego, że to jest sztuczna, robienie sztucznej sobie przewagi nad innymi. Jest to szajs, możemy to tak powiedzieć? Tak. I nie akceptuję tego w żadnym sporcie, w którym tego nie ma. Natomiast, nie wiem, są sporty walki teraz i są federacje, w którym jest to dozwolone, oni o tym nigdy głośno nie powiedzą,
ale ja ich rozumiem, że się tym suplementują, bo to jest sport kontaktowy, oni są zniszczeni, to jest ich praca, chcą, żeby ich ciało się szybciej regenerowało. Jeżeli to jest odgórnie jakby takie pozwolenie, bo wiedzą, że każdy to robi, przyzwolenie, to ja do tego nawet nic nie mam. Ale też na przykład jest UFC, tam podobno są jakieś inne, nie znam się na tym, tylko słyszałem, że są inne widełki. Jakby według mnie trzeba zawsze ten regulamin, kurwa, przestrzegać. Jeżeli gdzieś to jest legalne, nie znam sportu. W koszu to jest, czy nie? W koszu nie wiem, ale powiem Ci to samo z Robertem Burnejką rozmawiałem, że on dostaje... Czy w kulturystyce to jest? W kulturystyce. Ale słyszałem, że podobno Amerykanie kiedyś nie jechali na igrzyska, jakby były testy. Potem słyszałem, że wielu osób z nich jest na steroidach. Nie wiem, czy tak jest we wszystkim. Mówię tylko to, co słyszałem, więc jakby nie przytakuję temu. Natomiast są na pewno sporty, gdzie jest to dozwolone, bo po prostu nie ma tej kontroli i każdy to robi. Ja nic do tego nie mam, ale jak ktoś oszukuje, kurwa, w danej dyscyplinie sportu, gdzie to jest zakazane, jest zwykłą kurwą dla mnie. Bo oszukuje jednak inny. Czy przyznajesz sobie w takim razie, powiedz osobiście sobie, gdyby ten 10-krotny Ironman... Mówisz, stary, ty nie wiesz, jak ja... Nikt mnie nie zapyta, jak ja się czułem podczas przygotowań. Jak nie, ja miałem czas, ale nie, że jakby jak ja mam wspomnienia stamtąd, co ja tam kurwa przeżyłem, ile godzin, ile na treningach musiałem spędzić, ile łez wylałem na tym wyścigu, byłem bez rodziny i ja bardzo za nimi tęskniłem, bo pierwszy raz miałem taką długą rozłąkę. Tylko mówią, że kurwa nie, on brał doping i tak dalej, pomimo tego, że ja się nie suplementowałem, nawet na jednym treningu nie brałem żadnego dopingu do Brazylii. Nigdy. A powiedz, I to mnie boli, czekaj. I nawet jak mam w kubce kubki z Brazylii do kawy w szafce, ja je kurwa uwielbiam, ja kocham z nich pić, bo ja nie mam złych wspomnień z tym. To ludzie mają jakąś złą wizję tego, swoją wersję, która jest nieprawdziwa, ale mnie to pierdoli, bo ja wiem, jak było. A skąd ta wytrzymałość twoja psychiczna, żeby stanął jeden człowiek i powiedział, w większości po prostu, w 99% nie macie racji, albo widzicie to inaczej? W 100% nie mają. Bo ja skąd jest taka twoja psycha, no niestety fightera, to wojownika? To jest doświadczenie życiowe, jakby ja... A to ty tyle dostałeś w pierdol, że nawet cię po prostu... Nie, ale widziałem różne relacje, nie wiem, od mniejszych rzeczy, że jakaś ktoś coś ukradł, czy stoisz w grupie ludzi, gadasz z kimś o kimś, obgaduje go, a nagle z nim potem gadasz. Jakby od małych zacząłem, jak działają ludzie, jakimi są chorągiewkami, jak... Ja nie wiem, ja przebywam w takim małym środowisku swoich przyjaciół, jeżeli ktoś mnie zawiedzie, to go ze mną nie ma. Ja mam takie coś, że mam podział na serce z jednej strony, drugi na worek śmieci. Ktoś jak mnie zawiedzie, to jest w tym worku i on nigdy nie wyjdzie i nie trafi już do serduszka. Osoby, które nigdy mi nic nie zrobiły, ale gdzieś mogą być kiedyś przy mnie, zawsze mogą tutaj na tą lewą stronę trafić. Natomiast stąd te osoby nigdy nie wyjdą i tu jest mniejsza, większa kurwa. Osoby, które nawet nie są złe, ale jakby zrobiły mi jakąś małą przykrość, to ja już... Ich nie są. Jakby miałem taki podział. Tak. Zdecydowanie, moi drodzy, potwierdzam. Teraz, jeżeli możemy przejść, już zapomnieć o tym temacie, niech każdy sobie wyciągnie swoje wnioski. Nie chciałbym też poświęcać, wiesz... To jest wiesz, takie, że można cały dzień o tym mówić. Gówno burza, trochę prawdy. Jak gdyby twoje stanowisko ja poznałem i naprawdę super. Teraz, Robercie, tak serio. Sport, powiedz mi. Sport w życiu w ogóle człowieka. Nie Polaka, nie Litwina. Tylko sport. Co ten sport daje? Dlaczego warto 3 razy w tygodniu się spocić? Dla mnie sport daje taką energię do robienia wszystkich innych dodatkowych rzeczy. Tak samo jak lubię mieć czysto wokół siebie, jak mam burdel, to inne rzeczy zawalam. Jak ja mam porządek wokół siebie, jak mam zrobiony trening, to jest dla mnie priorytet, to mogę osiągnąć sukces i jakby działać w innych jakby tam aspektach życia, czy wchodzić jakby na inne szczeble. Od najmniejszych rzeczy, od spotkania do, nie wiem, największych planowania czegokolwiek, czy wyjazdu, czy pracy, czy no czegokolwiek. Ale chodzi o higienę umysłu, higienę ciała? Dla mnie to mega wpływa na umysł, ale też jakby nie oszukujmy się. Ja lubię dobrze wyglądać, jak siebie widzę w lustrze, nie wiem, osobę nieotyłą, nieprzepitą, kurwa, nieprzećpaną, to mam większą energię, nie mam żyga na siebie. Jak ktoś siebie nie akceptuje, to jak on ma w ogóle wejść dalej, żeby coś zrobić? Żeby coś zrobić, to musisz mieć kontakty z ludźmi, musisz mieć chęć do życia, do działania. Nie zrobisz tego, jakby nie mając szacunku do samego siebie. No ale dlaczego go nie ma, Robert? Świecisz przedsiębiorcą. Czego go nie ma? Nie ma tego szacunku do swojego organizmu. Nie mówię, że jak ja miałem sport, dlatego robię sport. Tylko dlaczego w nas, i tu mówię teraz, to jest kanał dla przedsiębiorców, dlaczego tak dbamy o swój interes, o swoje pieniądze, swoje inwestycje, które nic nie mają do twojego ciała, organizmu, życia, seksu, snu i tak dalej, ale poświęcamy energię inwestycjom, firmom, samochodom, kurwa, podłogom, ścianom i po ile umowa, jakie są odsetki.
A nie można się zmusić do tego 10 do pół godzinnego treningu dziennie. Według mnie mają tak tylko osoby, które nigdy nie miały w swoim życiu żadnego ruchu. Jest wiele osób tak, jest z takich rodzin, gdzie nie wiem, tego sportu nie było, ani się nie oglądało, ani się nie widziało. Teraz są takie czasy, że już się nie siedzi całego dnia na podwórku, więc według mnie będzie coraz trudniej dla młodzieży, jeżeli oni tego, no nie wiem, nie zobaczą, nie będą mieli takiej zajawki i nawet nie spróbują, bo najgorzej jest wyjść na pierwszą jednostkę. Jak ktoś pierwszy raz pójdzie pobiegać z kimś, nawet z przyjacielem, z przyjaciółką, wróci do domu i powie, kurwa, jestem zmęczona, ale to jest takie fajne, że pomimo tego, że jestem trochę zmęczona, to ja mam więcej siły na dalej, nie chcę się leżeć w tym łóżku, więc według mnie to jest błąd w tym, że się nie spróbowało. Nie ma możliwości, żeby ktoś tego nie spróbował i tak zrobił. Jest to, zgodzisz się jako zawodowiec, że trzeba się spocić parę razy w tygodniu. Tak. Tak. Nie jestem zawodowcą. Czy pomoże to naszym biznesom? Oczywiście. To nawet nie tylko, że biznesom, ale w ogóle, całościowo. Jakie to jest zdrowe. Robert Karaś, biznesmen. Czy ty dobrze zarabiasz, w co inwestujesz, powiedz? Wiesz co, mam przyjaciela, który powiedział, jak zainwestować w krypto, więc to zrobiłem. Mógłbym dalej inwestować, chciałem w nieruchomości, bo wiele osób jakby pokazało mi, że to ma sens. Masz jakieś mieszkanie pod wynajem, ale czy nie? Nie, natomiast dla mnie to nie ma sensu, bo ja nie lubię mieć problemów w życiu. Nie chciałbym myśleć, czy ktoś mi teraz zapłaci w terminie, czy coś. Ja nienawidzę mieć problemów, a nie chciałbym, żeby to stało puste. Ja wolę mieć więcej pieniędzy na koncie, niż zainwestować w drugą nieruchomość. Mamy zagląd dom. Wolność dla mnie jest najważniejsza. Spokój, inaczej, spokój. Na spokój u mnie wchodzi wolność, miłość i tak dalej. Więc jakby ja muszę mieć spokój. Tak jak ty powiedziałeś, że masz, no nie wiem, wiele mieszkań wynajmujesz na przykład, to ja nie potrafię. Mi to daje spokój i wolność. A mi nie. I każdy jest inny. Dokładnie. Dla mnie to byłby problem, a ja nienawidzę problemów. A powiedz, czy to jest piękne, że jesteśmy różni? Zajebiste. A czemu musimy się obrzucać gównem, jak jesteśmy różni? Bo niektórzy nie akceptują tego, że ktoś jest inny. A dlaczego? Nie mam pojęcia. Tego nie potrafię zrozumieć. Czemu ktoś nie akceptuje, że ktoś jest inny? A czego się nauczyłeś, powiedz, o ludziach? Już patrzyłeś te sporty i dopingi i pieniądze. Czego się nauczyłeś o ludziach w ostatnim czasie? Dobre, złe czy i złe rzeczy? Przede wszystkim opiniują, nie znając sytuacji, nie będąc z tym. To jest dla mnie najgorsze. Że czytając nagłówek, nie wchodząc w artykuł, już opiniuje. Czasem jest ten i tak ma artykuł tak ułożony, opinię, żeby zniszczyć wyrok. Ciebie. Natomiast oni nawet nie. No jakby wiele opinii u mnie było, jakby jak ktoś się z tym nie zaznajomił. Na przykład miałem akcję z tym. Szef Polady powiedział, że ten środek, który był we mnie 29 dni, a ten drugi, który mnie wykryto, ileś miesięcy. No, czyli wychodzi na to, że jestem takim idiotą, że biorę jakiś środek, potem jem odblokowanie się na ten środek. Mam start, od razu, kurwa, jedząc ostatnią tabletkę, później płacę i ściągam na siebie usadę, żeby wpaść na dopingu. Bo taka według ciebie jest narracja, a ludzie w to wierzą. Naiwność, ludzie wierzą w stanowisko. Ja też kiedyś, będąc w służbach mundurowych, myślałem, że ten najwyżej ma rację i w ogóle i tak powinno być. Jak zacząłem, jak niektóre osoby na stanowiskach są niekompetentne, jak oni wykorzystują to, że są na jakimś stanowisku i kurwa, no nie wiem, karcą cię, wpierdalają sobie, że to jest jakieś... Nie wiem nawet co, że to jest jakimś jest się Bogiem. Byłeś strażakiem. Niszczysz tych niższych stopniem, a potem wychodzisz i potrafisz z nim piątkę zbić, napić się piwa, ale jednak tutaj jesteś kurwą dla niego. Nie potrafiłem tego zrozumieć, że do głowy tak wchodzi stanowisko, ale ja te osoby na tym stanowisku szanowałem i miałem trochę za guru i też rozumiem, że ludzie mogą być naiwni i wierzyć gościowi, który takie rzeczy powiedział. Ja dopiero później zobaczyłem, że to jest prawnik, nie jakiś tam kurwa specjalista od chemii, od toksykologii, dlatego zacząłem szukać w obszarach osób, które mogły się na tym znać i wytłumaczyć to, dlaczego to tak długo we mnie było. No i znalazłem osoby, nawet które z tym gościem pracowały i wyszło, że mówię prawdę. I tyle. Czy ty byłeś strażakiem? Tak. Ale czynnym takim, że jechałeś... Tak, zawodowo. Ile lat? 3 albo 4. Naprawdę? Tak. I kiedy się zaświeciła lampka, że będziesz teraz... W 2015 roku powiedziałem, że nie dam rady łączyć triatlonu z tym, bo ja już w triatlon uprawiałem, jak się dostałem do służby. Natomiast po jakimś czasie czułem, że tutaj mogę się bardziej rozwinąć, że mogę zarobić dużo większe pieniądze, mogę być szczęśliwszy, bo mógłbym, nie wiem, pozwolić sobie na podróże, na co w straży nie mogłem sobie pozwolić, bo tam wystarczało, żeby żyć z miesiąca na miesiąc, więc podjąłem decyzję, żeby zrezygnować. Chwilę to ciągnąłem razem, natomiast jak już była możliwość pójścia tylko w jedno, poszedłem w to jedno. A powiedz, miałeś jakieś takie akcje bardzo trudne, podbramkowe jako strażak? Czy dużo byliśmy i śmiertelne wypadki, pożary z... A uratowałeś komuś życie?
Jest to, nie wiem, nawet uratując życie można powiedzieć, że kurwa jak wyciągasz kogoś z wypadku i jest to tylko osoba poszkodowana, ale jakby zachowująca funkcje życiowe, wyciągasz go, jest bezpieczna, bo nie wiem, auto już się nie zapali, czy nic tam więcej nie grozi, to poniekąd uratowałaś to życie, więc nie, jakby ciężko jest powiedzieć, czy wynosiliśmy kogoś z pożaru, kto jeszcze tylko kaszlał, ale udało się go wyciągnąć, więc no tak. Super. Super. Co, jaką misję, powiedz, niesiesz? Bo czuć od Ciebie coś więcej niż sportowca, wariata i wojownika. Autentycznie. Wiesz, że śledzą Cię setki tysięcy ludzi. To mam w ogóle dwa pytania. Pierwsze, trzeba uprawiać sport i tak dalej. Dwa, czy Ty nie masz też wrażenia, że tak wysoko zawiesiłeś poprzeczkę, że dużo ludzi próbuje być tym karasiem? Ja byłem raz na zawodach, 1/4, 1/2 pewnie w tym roku. Dla mnie to jest ultra wyczyn. Natomiast te kolarki po 50-60 tysięcy. Te rozmowy, czy ciśnienie jest 8, czy 9, czy wszystko złe, że ja mam sprzęt do wyrzucenia. Czy Ty nie sądzisz, że troszeczkę namieszałeś w tej branży i tą poprzeczkę zawiesiłeś za wysoko? Nie, nie, zupełnie. Ja poszedłem po prostu inną drogą i na przykład jak ktoś mówi o krótszych dystansach, to ja tego nie uznaję, że ktoś jest lepszy, bo zrobił dłuższy dystans. To w ogóle nie jest tak, bo są wspaniali zawodnicy na krótszych dystansach, którzy by z ultrasami też wygrali, pomimo żeby nie robili treningu, mają taki talent do ultra, by i tak ich pokonali, bo to jest zupełnie inny jakby rodzaj treningu. Także tam są wspaniali zawodnicy, no, czy nawet na igrzyskach. Tylko inne pytanie, czy to jest sport dla amatorów? Ale jeżeli ktoś to, siedzi przy biurku... Ultra? Nie. Triathlon? Tak. No, znaczy triathlon to jest sport łączący trzy dyscypliny. Ironman to jest jedna z tych dystansów, bo to jest potoczne. To jest firma tak naprawdę. Jasne. Więc to jest sport dla każdego. Możesz ukończyć wyścig Ironmana trenując, nie wiem, 5 jednostek w tygodniu tylko i tak to ukończysz. Więc najważniejsze jest wchodząc w to, najważniejsze jest wchodząc w to, nie fiksować się na wyniku, że nie wiem, patrzysz na kolegę, czy albo że sąsiad trenują, zrobił dzisiaj 2 treningi, a jeden. Najgorsza jest ta głupia rywalizacja. Ale nie masz wrażenia, że tak jest? No jest, i tego nie, ale to są ludzie, no kurwa, każdy jest inny. Jeden od razu wie, ale to inaczej. To trzeba nabrać doświadczenia, zrozumieć życie, jak być szczęśliwym, że tu nie chodzi o rywalizację, że ten, kto jest kurwa przed kimś w tabeli wyników, to w ogóle nie ma sensu, Robert, znaczenia w życiu. Czy lepiej, jak ktoś waży 90 kilo i ma 20 kilo nadwagi, to lepiej schudnąć 2 kilogramy, czy dopłacać 50 tysięcy za rower, który waży 2 kilo mniej? Jeżeli miałbym pieniądze i nie miał ochoty chudnąć, nie przeszkadzało mi to, że mam nadwagę, to bym dopłacił. Okej. Okay. Więc to zależy z punktu widzenia, każdy jest inny. Zależy, w jakiej jesteś sytuacji. Jesteśmy rozgrzeszeni. Dobrze. Teraz pytanie takie, czy Ty jesteś, czujesz się za człowieka, sportowca docenionego w kraju? Wiesz co, ja byłem zaskoczony tym, że tak głośno się zrobiło o tych moich wyścigach, że tak rozpromowałem, bo dla mnie rozpromowałem ten sport. Wiele osób się ze mną nie zgodzi. Natomiast ja wiem, jak no głośno było, między innymi dzięki moim wyczynom. Byłem zaskoczony i jakby nie szukałem jakiegoś uznania. Było mi miło, że byłem w stanie jakby troszeczkę zmienić historię tego, bo zmieniłem, szczególnie ostatnimi wydarzeniami. Natomiast jakby w ogóle nie byłem w szoku, że ja, Robert Karaś, nie wiem, czy ma taką charyzmę, że czemu wcześniej byli jacyś mistrzowie w ultra i nie potrafili tak się przebić do mainstreamu, że nie wiem, o nich tak się nie mówiło, nie śledziło ich tyle osób, moje wyścigi śledzi na storkach po 600 tysięcy i więcej osób jakby na stories. To dla mnie było mega osiągnięciem. Ja do dzisiaj nie znam odpowiedzi na to, jak to jest możliwe. Ja nie chciałem tego, żeby być docenionym. Ja chciałem robić to, co kurwa kocham i czyli ten cały marzyłem, fame bardziej ten... marzyłem o tym, żeby pasję zamienić w pracę i nie mogłem wierzyć, że to się udało. To dla mnie było wszystko. Ja naprawdę myślałem, że to będzie inaczej później, że ludzie, że to będzie miło, że zawrze się jakieś przyjaźnie i tak dalej. Potem się okazywało, że ludziom to przeszkadza, że ty jesteś medialny, że ty robisz kurwa coś, co inni robią, że nie wiem, powinni być szanowani ci bardziej niż ty. Zaczęła się taka dziwna rywalizacja i taka niechęć do mnie, do moich partnerów, którzy mnie wspierają, czemu jego, a nie innych, że jakby, że on chce coś, kurwa, nie wiem, robić gdzieś jakąś niszę. Ludziom zaczęło przeszkadzać mój sposób na życie. Ciężko jest być mistrzem, powiedz. Ja nie jestem mistrzem. Dobrym, no ale jesteś, wiesz, no, wyjątkowy. Dobry dziedzinie. Jestem, natomiast mistrzem nie jestem i nigdy nie powiedziałem sobie, że jestem mistrzem i nie powiem. No, ale jak wygrywasz zawody, to jesteś mistrzem. W ogóle, dla mnie to jest po prostu zwykłe, jak wygrana w zawodach, to tak jakbyś, nie wiem, miał za cel zarobić ileś by ci się udało i byś mówił sobie mistrz. Dla mnie nie, to zrealizowałeś po prostu cel i tyle. To jaki kolejny krok na kolejne 10 lat? Na pewno
sport, tak jak rozmawialiśmy, na pewno będę łączył te dwie dyscypliny sportu. Teraz bardziej się skupię na triatlonie, bo chcę pobić tam wiele rekordów. Do sportu walki będę wracał. I na pewno chciałbym pielęgnować to życie, nie które mam teraz, które miałem. Chcę, żeby już minął ten czas, żeby znowu wróciło wszystko do normy, żeby te wszystkie testy przechodzić poprawnie, żeby kurwa skończyła się ta nagonka. I chcę prowadzić to życie co wcześniej. Po prostu byłem szczęśliwy, podróżowałem, spędzałem dużo czasu z Milanem, z Agą, bo moja praca i ta pasja pozwala mi na to, żeby tak było. I nie chciałbym z tego zrezygnować, bo zostało mi jakieś 40 lat życia i chciałbym po prostu tak przeżyć te 40 lat. 40. W sensie takiego życia, gdzie młodości, mogę działać. Młodości. Tak, więc będę miał 75, a potem pewnie trzeba już odpocząć. Będzie już usunąć te kurwa wszystkie sociale i tak dalej i odpocząć i tyle. Słuchaj, twoja rada dla osób, którym się nie chce. Takie szybkie pytanka. Jak komuś się nie chce, ale tak coś by zrobił, ale mu się nie chce. Jak się kopnąć w dupę? Przede wszystkim, jak mi się nie chce, ja patrzę przez swój pryzmat. Jak mi się nie chciało czegoś, to wiedziałem, że to nie jest to. Bo ja umiem rozgraniczyć niechęć przez lenistwo, a niechęć przez zmęczenie. Jak jesteś czymś zmęczony, to znaczy, że to jest chwilowe i dalej to pójdzie. Natomiast jak codziennie jesteś zmęczony, to znaczy, że jesteś leniem i to ci nie pójdzie, bo nie da się robić rzeczy, których nie czujesz według mnie. Czyli nie każdy musi być sportowcem na przykład. Oczywiście. To, że kupisz rower, to, że ja nie lubię jeździć na rowerze tak długo, każda osoba to wie, zna odpowiedź na to pytanie. Okay. To bardziej można powiedzieć rodzicowi, to co teraz powiedziałeś, że jak jest zmuszane swoje dziecko do czegoś, czego on chce, a on ma inne marzenie. To tutaj tak, ale w dorosłym wieku raczej wiesz, czego chcesz, nie masz nad sobą kata, nie nawiązuję tu do rodzica, ale raczej osoby, która patrzy, kurwa, jakoś tak ograniczenie, że chce spełnić marzenia na przykład swoim synem czy córką, co jemu się nie udało w życiu, to jest jakby złe. Czyli nic na siłę. Nie. Pchać się w ten barszcz, który ci smakuje, tak jest. Tam gdzie jest... Oczywiście. Chciałem powiedzieć chujnia, ale tam siarnia, to tam trzeba iść. Tak. Słuchaj, najważniejszy twój nauczyciel. Mentor, nauczyciel, autorytet. I najważniejsza lekcja od niego. Myślę, że jeżeli chodzi o mental, to mój pierwszy trener, Boguś Tołwiński, mi bardzo pomógł, bo on mi pomógł stawiać pierwsze kroki w triatlonie razem z Marcinem Florkiem. Natomiast jeżeli chodzi o mental, to z nim, do niego potrafiłem się otworzyć, więc to mi pokazało. Ale to nie tak, jak otworzyć, jak tu wszedłem i z tobą na luzie gadałem, tylko bardziej wysłuchać go, zobaczyć, jaki on ma punkt widzenia w jakimś moim trudnym temacie, że jak miałem trudną sprawę, to chciałem nie to, że się go poradzić, ale pogadać z nim o tym. A najważniejsze wartości. Co mi powiedział? Jak miałem problem? Robert, każdy ma coś trudnego do załatwienia w tym życiu. I pił do tego, żeby się nie przyjmować jakimiś błahostkami, tylko żeby od razu robić te kroki dobre do przodu, dobre ruchy, żeby tak jak ty mi powiedziałeś przed programem, że miałeś 2 tygodnie jakieś trudne, to ja nie mam czegoś takiego. Ja nawet po tym, co mnie spotkało, to ja kurwa, dobra, godzinę przerobiłem to, ułożyłem głowę i poszedłem biegać. Że ja szybko działam i o to mu chodziło, że jakby ja to akceptuję, wiem, że każdy ma jakieś trudności, ale ja nie spuszczam się nad tym, kurwa, nie roztrząsam tego. Po prostu wiem, że teraz trzeba zrobić dobre ruchy, bo kocham życie, chcę żyć, więc trzeba od razu z tego wyjść, a nie kurwa za rok, bo jeżeli chcesz żyć dalej, to po chuj, mam leżeć rok w łóżku i przeżywać, jak mnie oczerniają. Po chuja mi oni latają. No to powiedz coś ludziom, którzy, wiesz, mnie ten dołek złapał, miałem na przykład 48 godzin, takiego naprawdę jakiegoś tam smutku. Pierwszy raz w życiu. Też się kurwa przyznaję, bo to straszne, ale kupę ludzi w naszym wieku, wiesz, w moim to w ogóle, ale wiesz, 30-40-latków, 50-latków ma depresję, taką ciągłą depresję kliniczną, psychiczną i tak dalej, to co byś ty doradził? Żeby takim osobom radzić, trzeba znać ich cały przypadek. To tak samo jak u mnie. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie opiniował, nie znając sytuacji. Tylko usłysząc, tak był na dopingu, co byś mu doradził? No to wiesz, każdy powie kurwa inaczej. Po prostu ja nie potrafię radzić komuś, w ogóle nie lubię radzić, ktoś mi musiałby o to poprosić, ale musiałbym znać powód tej chujowego tego stanu. No to ja ci powiem o stanie chujowym. Ludzie są w rozsypce. Ale nie wiesz, co by rozsypało. Ja wystarczy zapałka i jest naprawdę ogień. Ja wiem, ale do zapałki doprowadza coś, więc tam musi być szereg nieszczęśliwych zdarzeń. On musi wiedzieć, czy to przez partnera, czy to przez pracę, czy to przez to, co robię, czy kurwa przez to, że kłamie i trzeba się tego oduczyć, czy przez to, że kurwa kradnę. To jest mnóstwo rzeczy, że nie da się tak kurwa rzucić tutaj rady. Pierdolenie. Według... No ale mówisz, uważam, z sensem, żeby szukać tej przyczyny.
nie trwać. Przede wszystkim szukać przyczyny. Ja od razu sobie też tego szukam, rachunek sumienia, dokładnie, co było źle, czemu tak może kto odbierać i tak dalej. A potem robię rzeczy, które przed tym zdarzeniem, przed tą ostatnią zapałką lubiłem robić i wiedziałem, że poprawiają mój stan psychiczny. Czyli na przykład poszedłbym kurwa popływać. Nie chce mi się jak chuj, ale poszedłbym popływać. To zrobić. No to ktoś pójdzie. To ty powiesz, do Piotrkowa popłyniesz. Ty musisz uważać z tym pływaniem, albo no, iść na rower. Albo jedz, ktoś lubi zjeść kurwa bułkę z makiem, to i poszedłbym do cukierni, zjadł ją i by mi rozjaśniła umysł. No jakbym. Dla mnie to jest łatwe, bo ja nie mam takich problemów. Jeszcze biznesowe pytanka i słuchaj, jesteśmy wolni. Najgłupszy twój wydatek. Taki, że mówisz, ja pierdolę. Wynajęliśmy kiedyś Porsche z kumplami na 2 dni. Tak dla jaj, ale bez sensu to było. I pierwsza klasa na 5 godzin, to też było chyba ze 100 tysięcy za 5 godzin lotu na 3 osoby. No to sporo. Głupie takie. Głupie potem sobie myślałem, ty kurwa, można było inaczej, ale z drugiej strony chciałem, ja tego nie żałuję. To było głupie, ale na tamten moment chciałem to zrobić, ja tego nie żałuję. Jakbyś wygrał 10 baniek, takich łatwych, prostych, przyjemnych, materialne marzenie Roberta Karaś. Dom w Dubaju? 10 baniek? Tak, to wystarczy. No, ale no, ja bym nie kupił. Domek. A ja bym kupił mieszkanie, wiem jakie, czy dom jaki, i nie byłoby to więcej niż 4 miliony, a resztę bym po prostu trzymał i nie rozwalał na głupoty, tylko po prostu inwestował w swoje pasje. Największe grzechy początkujących w twojej dyscyplinie? Trenują za mocno. Mhm. To jest znaczy to nie jest grzech, po prostu to jest największy błąd. Po prostu za mocny trening i pomimo tego, że na przykład mają już trenera, bo już nie chodzi o osoby, które robią to na własną rękę, ale mają trenera, mają rozpisane zadanie, ja też tak robiłem, ten błąd, to jak on coś tam wpisał, to ja chciałem zrobić szybciej niż wpisał, myślałem, że mu zaimponuje. To był najgłupszy. Czyli trzymać się planu. Trzymać się w planu. Bo jeżeli idziesz do osoby, to znaczy, że mu ufasz i dajesz mu się w pełni jego wiedzy, oddajesz się jego doświadczeniu, to nie rób czegoś, czego on by nie chciał i co nie jest rozpisane. Jest bez sensu, nie? A ja też tak robię. Słuchać trenera. Tak. Największe marzenie, twoje największe marzenie. Zamykasz oczy, jest ta twoja przestrzeń, lecisz biznes klasą albo nie. Największe marzenie. Chciałem jeszcze mieć dom w Dubaju. To tak. Bo właśnie to do tego przed chwilą nawiązałem. A będziesz miał czy nie z twoim mentalem? Tak, tak. Na przykład a ile ta sytuacja ile mnie teraz trochę zatrzymała. No. Mógłbym to zrobić teraz, ale nie wiedziałem jak będzie dalej, jak odbiorą to sponsorzy, czy będą dalej kontrakty, jak inflacja, więc ja też nie potrafiłbym podjąć tego ryzyka, które podjąłem odchodząc z straży, nie mają nic, wiedząc, że raczej mi się uda. Teraz bym tego nie zrobił, bo ja tego nie potrzebuję, bo to nie jest aż takie marzenie, jak wtedy było tamto. Już inaczej myślę, ja wszystko mam. Mam miłość, mam szczęście, mam zdrowe dziecko, mam pasję, mam pieniądze. Ja nie mam kurwa jakichś takich marzeń, które są do spełnienia za wszelką cenę. To czemu tylko ten Dubaj? Powiedz nam, bo szukamy miejsca kocham na... Tam, kocham tam żyć. Ale wolność, ciepło. Kocham bezpieczeństwo, kocham czystość, bo ja jestem trochę takim francuskim pieskiem. Ale przede wszystkim to, że jest bezpiecznie, to jest trochę paradoks, bo jest tam najwięcej przestępców chyba kurwa na świecie. Ale jednak oni tam nic złego nie robią, bo są takie kary, że nie chcieliby trafić tam do więzienia, czy jeszcze gorzej, nie chcieliby odejść z tego świata. Więc przede wszystkim bezpieczeństwo, że nie boję się, że Aga komunikacją miejską nawet by pojechała w nocy, w Polsce by mnie nie puścił. Także tam już jest tak dopracowane wszystko, ten monitoring, ta czystość, że ktoś przechodzi przez przejścia, zanim ktoś zamiata. No jakby, czy stan kibli w centrum handlowych jest taki, że nie możesz w to kurwa uwierzyć, jak w 5-gwiazdkowym hotelu. To i to, że oni chcą, żeby człowiek był szczęśliwy na każdym poziomie. Zapytam o tą wolność właśnie, że tam możesz, chcesz iść na skuter, idziesz, chcesz Ferrari, w Ferrari, chcesz tramwajem, czy tam tym, tak, ale tym busikiem. Praktycznie sprawdzać pogody, czy nie wiem, wyjść na rower, tak jak tutaj. Bo wiesz, że raczej nie będzie padało. Kilka dni w roku będzie padało. Jest to teraz trochę śmieszne, bo ostatnio był największy deszcz od tam 400 któregoś roku w Dubaju. Natomiast to trwa jeden dzień, ale wiesz, że no nawet w takiej pracy triatlonowej, wiesz, że nie masz ograniczeń, nie? Robert, ja ci chcę bardzo podziękować. Ja nie wiedziałem, że jesteś taki wariat. Szybko, nie? Jakoś jesteś fajter. To była jedna z najkrótszych rozmów moich ostatnich. Nie, nie, nie. Myślę, że mamy z godzinę przynajmniej tak? materiału. Szybko zleciało. 50 minut mamy rozmowy. Ja ci życzę, żeby po tej gównoburzy naprawdę wróciło to bo czuć to wróci. To wróci. Ja to wiem na przykład, dlatego mam taki luz, jestem tak silny. Dokładnie. Wróci to bardzo szybko. Życzę ci domu w Dubaju, życzę ci jak najwierniejszych kibiców
i spełnienia marzeń, bo przetarłeś pewien szlak jeszcze z bratem, bo powiedziałeś, że to brat ten Bałtyk przepłynął. Mhm. Wtedy pierwszy raz ten nazwisko. On przepłynął z Bornholmu do Kołobrzegu albo z Kołobrzegu do Bornholmu, teraz nie pamiętam. Tak, z Kołobrzegu do Bornholmu. Jakby nie cały Bałtyk, jeszcze nikomu się to nie udało. Natomiast do lądu. No ale stary, to jest jako pierwszy. Wiesz, jako dzieciaki mieliśmy takie, wiesz, był Spider-Man, Batman, tam były te różne te zabawki. I wiesz, no chcieliśmy, ja w wieku, nie wiem, 10 lat chciałem być tam Jean-Claude Van Damme czy Spider-Manem, kurwa, no i wiesz, są karasie, którzy robią naprawdę rzeczy niemożliwe i mają do tego jeszcze tyle dystansu. Mają do tego więcej dystansu niż dystanse, które pokonują. Tego ja od ciebie dzisiaj się naprawdę nauczyłem. Tam parę rzeczy może wypikamy, ale poza tym naprawdę, Robercie Sztos, dziękuję za Twój czas. Widzimy się gdzieś na trasie, może ja poćwiczę. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Najlepszego i do następnego odcinka. Hej.